Jakby się w ogóle opiekował. A my patrzymy, patrzymy. Tabelki tam są. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie. Panie Józefie, proszę się nie obawiać, że to jest tym duszeniem, to tak chyba niedosłownie, mam nadzieję, miał Pan nadzieję, miał Pan tutaj to na uwadze. Ja powiem szczerze, że zamiast słowa wywiad, zdecydowanie bardziej wolę słowo rozmowa i zróbmy po prostu z tego rozmowę, która powie o tych Waszych 10 latach. Co Pan na to? Oczywiście się zgadzam. A z tyłu będziemy oglądać oczywiście slajdy. No to proszę powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? Co było dla Pana inspiracją? Czy Pan się odnosił do jakiegoś konkretnego przykładu, który Pan znał w Polsce, czy wszystko trzeba było, wszystkie ścieżki od nowa wytyczać? I to są te pierwsze nasze strony publikacji, kiedy zwierzam się, że tak się stało powoli. W 2006 roku zamierzałem przestać już pracować czynnie w zawodzie nauczycielskim. No i co tu dalej robić? Zastanawiałem się i doszedłem do wniosku, o czym też tutaj piszę, że by utworzyć w Ostrowie coś dla osób starszych. Nie było wtedy słowa senior, tylko osoby starsze. Pomyślałem, ale oczywiście musiałem się wiele nauczyć. Zjeździłem pół Polski. Właśnie Leszno, właśnie Zielona Góra, właśnie Nowy Sącz, właśnie Warszawa, właśnie Konin. Ostrzeszów, no nie ma dzisiaj Ostrzeszowa, ale też tam prawda zaglądałem. Czytałem, uczyłem się, zdobywałem wiedzę i postanowiłem, że utworzę w Ostrowie Wielkopolskim Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Donosiła wtedy jeszcze w grudniu, przed Wigilią, Gazeta Ostrowska. Coś się w tej sprawie dzieje. No, takie były same początki, prapoczątki można powiedzieć tego wszystkiego, no ale potem trzeba było przyjąć jakieś takie konkretniejsze nieco ramy organizacyjne. Na co postawiliście? Jak to wyglądało również w tym początkowym okresie? Wszystko to, proszę Państwa, taki już jestem człowiek, że lubię pisać. Znajduje się w tych naszych różnych publikacjach, jest ich 10, prawda, z tą ostatnią, a mogłem liczyć na ludzi. Ludzi, których już teraz pokażemy, proszę bardzo, kolejny slajd. To był tak zwany komitet założycielski. O właśnie, to są ci, te panie i ci panowie, którzy pomagali mi i pomogli mi, autorytetem swoim wspierali, aby tworzyć, jednoczyć ludzi, może się uda. Nie było to takie proste, chociaż z drugiej strony był to czas, kiedy zakłady pracy w Ostrowie Wielkopolskim z różnych powodów przestawały działać. W związku z tym ludzie zastanawiali się, gdzie się uczyć komórek, jak obsługiwać pilota przy telewizorze, języków obcych. To taki był klimat korzystny dla mnie. Na tych ludzi i nie tylko na tym mogłem liczyć. Poszli na kolejny slajd. To jest ten komitet założycielski. O, popatrzmy, już było pierwsze zgromadzenie członków. Tylu nas było, 171 osób, prawda, od razu się zgłosiło od stycznia do września, no i mogliśmy się właśnie ukształtować, wybrać władzę i tak powstało nasze stowarzyszenie. A tak naprawdę to stowarzyszenie zostało zarejestrowane 6 czerwca 2007 roku o godzinie 7.57, 27 sekund i zapisane w KRS-ie. Panie Józefie, od samego początku postawiliście na takie trzy filary waszej działalności. To jest edukacja, integracja, zwłaszcza integracja pokoleniowa i aktywność w środowisku, w którym działacie. Proszę, żeby pan powiedział trochę więcej o każdym z tych filarów działalności. Kiedy tworzyłem ową publikację, zastanawiałem się, jak pokazać te zajęcia, które się odbywały. Popatrzcie Państwo tam na tę tabelę. Tam mamy 37 różnych przedmiotów. To się nazywają przedmioty tematyczne, czyli zajęcia tematyczne. To dużo, prawda? W szkole jest polski, język polski, matematyka i tak dalej, co jest 37. A jeżeli dodamy te zajęcia, które odbywały się w ramach projektów i grantów, to razem wychodzi tych zajęć 150 przeszło. Czyli dość sporo. Proszę Państwa, na te zajęcia przychodziły panie i panowie, język angielski, niemiecki, informatyka, to były najbardziej popularne.
rękodzieło, także koła zainteresowań, czyli wszystko to, co wiązało się z poszerzaniem wiedzy, no i oczywiście także wzbogacaniem działalności naszego Uniwersytetu. W sumie było 918 grup, w zajęciach uczestniczyło prawie 3,5 tysiąca ludzi. Powiedzmy jeszcze trochę więcej o tych zajęciach. Niech pan będzie uprzejmy podać kilka więcej przykładów, no bo wiem przecież, że często zapraszaliście i zapraszacie w dalszym ciągu wielu ciekawych ludzi na różnego rodzaju spotkania. Są to zajęcia komputerowe, no właśnie, i co jeszcze? Zajęcia tematyczne odbywają się w różnych środowiskach, w różnych szkołach, także w placówkach kulturalnych. A raz w miesiącu odbywa się wykład i tych wykładów mamy 79, proszę, i taka liczba jest prawdziwa. Namawiano mnie, żeby było 80, bo jak 8 wykładów w ciągu roku, no to powinno być 80, 79. I zobaczcie Państwo, jacy tam byli ludzie, którzy przyjeżdżali, czasami non-profit, prawda, aby spotkać się z nami i na różne tematy z nami porozmawiać, a także przekazać bardzo interesującą wiedzę. Ale skoro pan Jarek, ja tak długo nie będę mówił, mnie wywołał do tablicy, to powiem tak, coś prawdziwego z życia wziętego. Przychodzi pani rok temu w grudniu do mnie, do gabinetu, mówi, proszę pana, panie prezesie, ja bym się chciała zapisać na język francuski. No po co pani język francuski, a po pierwsze już się zajęcie zaczęły w październiku. Proszę pana, bo moja córka pojechała do Paryża i zaciążyła. No dobra, no tam kawyśmy wypili, ale za miesiąc przychodzi druga pani i mówi, proszę pana, czy bym się jeszcze mogła na drugi semestr zapisać na język francuski? A ja mówię, po co pani język francuski? No chyba, żeby córka zaciążyła. A ona mówi, a skąd pan wie? Także to są też takie miłe chwile. Także, panie Jarku, dydaktyka na pierwszym miejscu, wykłady, zajęcia tematyczne, no i te zajęcia, które na bieżąco, że tak powiem, realizowaliśmy. A wszystkie są wypisane. Działacie oczywiście przede wszystkim na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, natomiast nie tylko. Są również działania, które odbywają się na forum wojewódzkim, forum ogólnopolskim. No, jak pan sam powiedział, przykład braliście na początku z innych miast, no ale teraz pokazujecie się i pewnie inni biorą przykład w jakiś tam sposób od was. Jakie to działania, jak promujecie Ostrów Wielkopolski na zewnątrz? A więc patrzymy teraz, my mamy zajęcia, czyli mamy tak zwane integracje, czyli różnego rodzaju imprezy, które robimy na rzecz tej naszej powinności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej, czyli nasze imprezy, uroczystości też mamy publikacje pokazane. A teraz pokażmy kolejny slajd i tu już mamy właśnie to, co robimy właśnie na zewnątrz. Czyli to jest jeszcze dla miasta, prawda? Jeszcze jest miasto. Zobaczmy, ile tego senioriada, senioralia. I zawsze nas, że tak powiem, pełno i jeszcze nam się chce. I dalej idziemy teraz, kolejny slajd zapraszam. O, drugie forum Wielkopolski WTW. Pierwsze było w Lesznie, drugie było w Ostrowie, trzecie było we Wrześni, czwarte było w Pile, piąte było w Koninie. No teraz jakoś tam nie możemy się spotkać. To była na rzecz integracji środowiska Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A potem uczestniczyliśmy, jak widzimy, we wszystkich kongresach, konferencjach na szczeblu centralnym. I nawet był taki moment, ośmielam się to powiedzieć, kiedy minister Kosiniak-Kamysz wywołał nas, prawda, na kongresie, prawda, do śpiewania tej naszej piosenki, którą dzisiaj jeszcze zaśpiewamy. Na szczeblu wojewódzkim i krajowym było nas pełno. Dziś obchodzimy dziesięciolecie waszej działalności. Przypomina pan to, co się działo na przestrzeni 10 lat, ale cofnijmy się może nie 10, ale 5 lat wstecz. Jak wyglądał Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku na to pięciolecie i czym się różni od tej formacji dzisiaj? Jak pamiętamy, rok 2012 był rokiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a jednocześnie Unia Europejska ogłosiła rok aktywności międzypokoleniowej osób starszych. No i oczywiście ta ranga
i atmosfera była taka, taka inna niż dzisiaj, w sensie takim, że no, było nas, było wesele po prostu. Byliśmy na kongresie w Warszawie w tym 12 roku, no i tu, w tej sali, prawda, również pełno nas było, mamy też tutaj dużo gości, bawiliśmy się potem w Wysocku Wielkim, no i mówiliśmy sobie do zobaczenia za 5 lat w innej scenerii. I jesteśmy tu dzisiaj, prawda, i myślę, że całe popołudnie nasze będziemy także gawędzić na ten temat, co tutaj dzisiaj przeżywamy. To było troszeczkę inaczej, ale panie Jarku, powiem, że dzisiaj jest moment szczególny. My teraz dyskutujemy nad polityką senioralną. Jak ją realizować? To nie tylko seniorzy aktywni, ci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale także duża, duża grupa. Proszę państwa, ja się odważyłem w tej publikacji to również, że tak powiem, pokazać. Myślę, że państwo to czytacie i będzie tam ten obraz bardzo szeroki. Grupa jest duża, a docelowo będzie jeszcze większa z pewnością, no bo co tu dużo gadać. Wszyscy będziemy kiedyś seniorami, proszę państwa. Więc ta grupa będzie zawsze będzie liczna. Ale do realizacji wszystkich planów, tych waszych ambitnych zamierzeń i tych imprez, o których pan tutaj tak tylko bardzo krótko wspomniał, no potrzeba między innymi pieniędzy. Nie tylko zapału i chęci do pracy, ale no bez pieniędzy niestety nie da się niczego konkretnego zorganizować. Proszę powiedzieć, z jakich źródeł korzystacie, po jakie fundusze sięgacie, na kogo możecie liczyć i na kogo chcielibyście w dalszym ciągu liczyć? No przede wszystkim płacimy składki, jak tutaj, prawda, już dzisiaj była o tym mowa, ale cóż tam, mamy wspaniałe kontakty z władzami lokalnymi, samorządowymi. Popatrzcie państwo, 40 razem projektów i grantów. No to są te środki finansowe, które pozwalają nam działać, organizować, tworzyć. I głowa w dół, prawda, czoło w dół, kłaniam się nisko prezydentom miasta, starostom powiatu ostrowskiego. No, mieliśmy również pieniądze z funduszu ASOS od pana ministra Kosiniaka, nie ma co ukrywać. I proszę państwa, to są te środki, które pozwalają nam działać tak szeroko. Ta dzisiejsza uroczystość, ta dzisiejsza gala, to również i ta publikacja, to również wspaniała współpraca między powiatem ostrowskim, miastem Ostrowa Wielkopolskiego, a także władzami centralnymi, za co serdecznie dziękuję. Uniwersytety Trzeciego Wieku w całej Polsce to, no to już instytucje, można powiedzieć. Jakby pan spróbował tak określić, na czym polega specyfika działania właśnie w takiej organizacji, właśnie w takim gronie ludzi? No i czekałem na ten slajd. Każdy uniwersytet, koleżanka kiwa, prawda, z Konina, ma coś do siebie, ma swoją specyfikę. No jak może być inaczej w Ostrowie Wielkopolskim, gdyby nie było Kozana, no to nie byłoby tyle artyzmu w uniwersytecie. To jest nasz styl, nasz klimat. No i tak jest i myślę, że tak będzie długo. A więc ta specyfika działalności naszej oprócz edukacji, no kładziemy nacisk na kulturę. I rozrywkę bym dodał do tego wszystkiego. Ale czy to państwo mieli dowód chociażby na początku dzisiejszej uroczystości? Panie Józefie, dziesięciolecie to już naprawdę fajny jubileusz i ciekawy. Opowiada pan dużo o innych, no to może by się pan trochę też i pochwalił, jakie były największe sukcesy wasze w ciągu tego, no mamy nadzieję, pierwszego dziesięciolecia. To te liczby, które są tam umieszczone, sam kiedy je podsumowywałem, to mówię, jak to się udawało w ciągu tych 10 lat, że ludzie, państwo chodziliście na zajęcia i to oczywiście wspaniała sprawa, ale proszę państwa, ja to celowo zrobiłem. Nie byłoby Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdyby nie uczelnia nasza społeczna Akademia Nauk. Gdyby nie dobra współpraca między uczelnią a nami. Dziś reprezentuje ją pan doktor inżynier Tadeusz Sarnowski.
Pani dlatego, panie Tadeuszu, bo miałem sygnał, że przyjdzie pan Kłopocki. No nie przyszedł. W związku z tym teraz, w tym momencie, podkreślam to, ta uczelnia od samego początku, od 10 lat z nami współpracuje. Pan Zenon no, chory i nie mógł się przyjechać, ale panie Tadeuszu, bardzo serdecznie panu wszyscy dziękujemy za wyrozumiałość i czasami za przymknięcie oka na sprawie finansów. No to skoro zaczęliśmy o podziękowaniach, to komu jeszcze należałoby się te podziękowania z okazji jubileuszu? Kto wam najbardziej pomagał przez te 10 lat? Najwięcej pomocy otrzymywałem od państwa. Uśmiech, radość, zadowolenie. No nie wszystko wychodziło. Ale wiedziałem, że robimy to dla siebie i robimy to z myślą, że jesteśmy sobie faktycznie wzajemnie potrzebni. Panie Jarku, jeszcze raz podkreślam, dziękuję wszystkim przedstawicielom władzy samorządowej miasta i powiatu ostrowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę z stowarzyszeniom, które działają i działać będą w Ostrowie Wielkopolskim, bo myślę, że tak jeszcze będziemy dalej współpracować. Bardzo serdecznie dziękuję koleżankom i kolegom dyrektorom szkół, szczególnie tam, gdzie odbywają się zajęcia, za wyrozumiałość. Za to, że czasami podpowiadacie, co można jeszcze w tej sprawie uczynić. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym absolwentom, którzy mówią o naszym uniwersytecie same superlatywy. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie Jarku, równie pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, pozwolę powiedzieć jeszcze dwa słowa. Przede wszystkim to, że jest jeszcze co najmniej jedna osoba, której należy podziękować za to, że seniorzy w Ostrowie są jacy są, że mają tyle zapału i aktywności. I tą osobą jest pan Józef Kozan. A korzystając z tej dzisiejszej obecności u państwa, ja państwu dziękuję za przywiązanie i szacunek dla słowa drukowanego. Ponieważ w czasach internetu, gazety, niektórzy mówią...